się, że od tych osób nigdy się nie dowiem. Wiecie dlaczego? Bo nawet mi zrobili problem z tym, gdy zapytałam się o plan życia dziecka. Co dziecko robi? Każdego dnia, jakie zabawy są z dzieckiem prowadzone, jak dziecko się rozwija, by przysłali raport w tej sprawie. Co dziecko robiło cały dzień, co posterkare, co się bawiło, jakie zabawy były przeprowadzane z dzieckiem. Co dziecko je, czy jest na coś uczulone, czy dostało wysypki, czy dziecko na coś przechorowało, a oni mi nie powiedzieli. Czy dziecko ma kontakt z innymi dziećmi. Tak, jaki jest tam powietrza w okolicy, w której mieszka dziecko. Tak, czy okolica, w której mieszka dziecko, jest bezpieczne pod względem akurat przestępstw kryminalnych, czy dziecko jest bezpieczne pod każdym względem. Ja w taki sposób myślę na temat bezpieczeństwa swojego syna, jako matka. Zapytałam się was o to, nigdy nie uzyskałam odpowiedzi od Wydziału Socjalnego. Nigdy. Przez 11 miesięcy. Nigdy tego nie zrobili. I wiem, że nigdy tego nie zrobią. A zapytałam się ich o coś, co jest normalne i dotyczy mojego syna. Olali to. Ignorowali to.